25 lat temu odbyły się pierwsze wolne, demokratyczne wybory. Co prawda nie do końca może tak, jakby niektórzy sobie tego wyobrażali, ale w każdym razie to były pierwsze wybory, gdzie mieszkańcy i Koszalina, i regionu, całej Polski za pośrednictwem kartki wyborczej i urn zmienili władzę. Pokojowo, w miarę bezboleśnie, ale zmienili władzę w sposób demokratyczny. I my dzisiaj chcieliśmy zaprosić Państwa wspólnie, bo projekt jest organizowany przez Stowarzyszenie Projekt Polska i Kancelarię Rzeczpospolitej Polski pana Bronisława Komorowskiego, zamanifestować, że i świętować to święto w sposób radosny, w sposób taki, abyśmy poczuli, że te 25 lat to okoliczności, to fakt, że po prostu powinniśmy się cieszyć tego na wesoło. Dzisiaj dzień szczególny. Ja dzisiaj wnoszę toast za tamtych bohaterów, którzy rozpoczęli ten proces, za tych, którzy przez te 25 lat pracowali, a przede wszystkim za was, żebyście o tym pamiętali, za was, bo wy jesteście przyszłością tego miasta, wy jesteście przyszłością Polski, więc ja wam życzę, żeby za 25 lat, wtedy będzie, to już będzie pół wieku. Zaręczam wam, że minie nie wiadomo kiedy, ja nie wiem kiedy te 25 lat minęło, żebyśmy dalej o tym pamiętali, żeby ta rocznica, w przeciwieństwie do takiego naszego podejścia troszeczkę, że my lubimy strasznie świętować na poważnie, żebyśmy właśnie świętowali w sposób radosny, żebyśmy się z tej właśnie rocznicy historycznej daty cieszyli, żebyśmy to robili w sposób radosny, bawiąc się i świętując i ciesząc się, że mamy po prostu wolną Polskę. Przede wszystkim za mieszkańców Koszalina, ale przede wszystkim za młodzież, za was. Dziękuję, że tu przyszliście. Pozwołaliśmy się zgodnie z duchem epoki, za pomocą SMS-ów. Wszystkiego dobrego. Dzisiaj 4 czerwca 2014 roku minie 25 lat od pierwszych wolnych wyborów. W kontekście również wydarzeń na Ukrainie. Przyszliśmy to świętować, wzeszliśmy to za Polskę, za naszą ojczyznę, dlatego że doceniamy to, że żyjemy teraz w wolnym kraju. Wolność to możliwość wyboru, mądrego wyboru. Zawsze wolność będzie oznaczała wybór dobra, a nie zła. Wybór zła będzie samowolny. Dzisiaj w całej Polsce trwa debata, czy to było 25 lat stracone, czy tak naprawdę wygraliśmy tę wolność? Wygraliśmy zdecydowanie. Dam prosty przykład. W Europie, na wschodzie, Ukraina, 2 lata później odzyskała niepodległość. Ale zobaczmy, co się dzieje dzisiaj na Ukrainie. W jaki sposób tam władza zmienia się. W sposób krwawy, w sposób taki, który po prostu na pewno nie chcielibyśmy w Polsce. I to pokazuje, że tak naprawdę Polska i przemiany demokratyczne w Polsce powinny być przykładem, przynajmniej na wschodzie. Dla Ukraińców, dla Białorusinów, dla Gruzinów. Dla Rumunów, bo przecież pamiętamy, że Ceaușescu w jakiś sposób skończył swoim żywotem. I to pokazuje, że tak naprawdę my możemy chełpić się i chwalić się i pokazywać na cały świat, że Solidarność, te 25 lat, to najszczęśliwszy okres w życiu Polski, w życiu historii Polski. Że tak naprawdę te 25 lat jeszcze takiego ćwierćwiecza chyba nie było, gdzie nie mieliśmy wojen, a z drugiej tej strony trzeba też jasno zauważyć, że my nie potrafimy tego doceniać. Nie potrafimy się cieszyć z tej wolności, nie potrafimy też i zrozumieć, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Co to właściwie jest wolność? Czy ja osobiście nie miałem jeszcze możliwości brania udziału w wyborach w czerwcu 1989 roku, bo miałem 17 lat. To niestety tylko sięgam pamięcią, ale sam w wyborach nie brałem udziału, ale był to moment dla mnie osobiście ważny, że no właśnie nastała wolność. Czuje się ksiądz wolny? Dobre pytanie. Czy w dzisiejszych czasach, gdy mamy bardzo dużo już wolności, czy jesteśmy tak do końca wolni? Powiem tak. Są na pewno osoby, które tą wolność doświadczają, ale są takie osoby, które tej wolności jeszcze nie doświadczają. I kiedy jesteśmy obdarzeni empatią w stosunku do innych osób, no to, że tak powiem,
przeżywamy ich stłamszenie w swoim sercu, chociaż sami możemy być wolni, ale to jakby no mamy to świadomość, że są społeczeństwa czy kraje na świecie, gdzie tej wolności jeszcze nie ma. I pod tym kątem nie mogę powiedzieć, że takie są w 100% wolne, bo no, ze względu na współczucie, po prostu na miłość do drugich ludzi, którzy nie są jeszcze w pełni. Ja nie grałem.